No i ciśniemy, nie? Dobrze idzie. Idzie. Cześć, jesteśmy znowu u Tomka, Muzeum Motoryzacji Wena. Cześć Tomku. Cześć, miło. No i co, chciałeś nam coś pokazać, coś nowego dotarło, tak, do kolekcji. Tak, no opowiadaj. Fajnie, że przyjechałeś, akurat tak się złożyło, że dwa dni temu do nas przyjechał Velorex. To było też takie jedno spełnienie z moich marzeń i też chciałem, żeby Velorex był w naszym muzeum. Muzeum oczywiście otwieramy za rok, ale już powoli te eksponaty szykujemy, żeby był też taki wachlarz i różnorodność tych wszystkich aut. I powiem Ci szczerze, szukałem Velorexa przez rok czasu w Polsce i był to bardzo skomplikowany i bardzo ciężki temat, tak? Dlatego że w Polsce tych Velorexów dużo nie było. One gdzieś tam szybko się niszczyły, bo to nie były wytrzymałe pojazdy. I udało mi się znaleźć jego we Włoszech, nie? Miła z Włoch? Ciekawa. Czechosłowacki sprzęt przyjechał do Polski. Czechosłowacki sprzęt. Kolekcjoner z Włoch kupił sobie kiedyś tego Velorexa do swojej kolekcji. Trzymał przez wiele lat. No i udało nam się go namówić, żeby go sprzedać. Mam takiego przyjaciela Tomaso w Rzymie, który mi go po prostu odnalazł, do mnie zadzwonił i tego kolekcjonera przekonaliśmy i kupiliśmy. No, wiesz, to jest 250 pojemność, silnik zjawy, on jedzie tak maksymalnie 65 na godzinę. Szczerze, jeszcze nim nie jechałem. To i tak śmierć w oczach. Chciałem Cię zaprosić na przejażdżkę. A to jest na chodzie, tak? Jeździ? Tak, ja jeszcze w ogóle tym nie jechałem, bo to przyjechało dwa dni temu. Ja się tu zmieszczę? Zmieścimy się. A proszę bardzo, nie, dla Ciebie. No, wyposażenie nie, pełne to, widzę masz. No, no musimy mieć, tak? O. Prawie mój rozmiar. Słuchaj, i my wyglądamy jak z tej bajki sąsiedzi, zaraz zobaczysz. A ty jesteś bardzo potrzebny, zaraz ci powiem dlaczego. Pasażer był bardzo ważną osobą tutaj w tym pojeździe. Już mam wsiadać? No. O jest. No powiem ci, że jest super. Tylko ty, boję się zamknąć drzwi. No musimy. Nie, no jest pięknie. Mi się to podoba. Dawaj do przodu, pokażemy się. Możemy na Złombol jechać. Słuchaj, na Złombol albo dookoła Polski. No. Albo nad morze. To by było dobre. Coś. Ale dźwięk. Faktycznie jak jawka trochę bardzo. No, no ja to fajnie. No i teraz Ci powiem, dlaczego była potrzebny był pasażer. No, bo nie ma wstecznego. Nie ma wstecznego, no. Wiedziałem, że mnie konia zrobisz. I no pasażer, dobra. Czasami często to były żony, wysiadały i pchały. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Dzięki, że z nami jesteście. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, piszcie, co chcielibyście zobaczyć. Będziemy brać to pod uwagę. Motywujecie nas do naszego działania i co? Wasze zdrowie. Oczywiście sok jabłkowy. No dobra. Zamknąłeś? Tak. Z jedyneczka. No i ciśniemy, nie? Dobrze idzie. Idzie. Tu wjedziemy teraz w pole takie, wiesz? On jest mięciutki, wiesz? To wiesz, w latach 40. po wojnie dla Czechów było to marzeniem. 40., 50. lata. Dlatego no tak, oni się. To faktycznie, pojazd, no, zamiast pojazd, samochodu. O ten pojazd się zabijali, nie? Dużo bardziej dostępne, tańsze niż samochód. Tak. A prawie jak samochód, no. Tak. Ua. Podróż w czasie. Jak wrażenia? Podróż w czasie, totalna.
Nie, jak no, wrażenia? Bardzo komfortowo i wygodnie. Wnętrze przestronne. Nawet jak na moje gabaryty było idealnie. A zobacz, a tu jest rozwiązane chłodzenie w ten sposób, że też jest wentylator, tylko oprócz tego on ma jeszcze tutaj wloty powietrza z boku. No tak, no to się lepiej chłodzi. I tu jest właśnie ten rozdrusznik, nie? Coś pięknego. Dzięki za przejażdżkę, naprawdę sprzęt fantastyczny. Pomyśleć, że to było w 45 roku wyprodukowane, jakby zaczęta produkcja, to szok. Mega, co? No, prawie 80 lat. A naprawdę nieźle jeździ. I jeszcze palony nie z kopa, tylko z rozrusznika. Niesamowite. Coś pięknego, pół paradoksy. Jak chcecie więcej filmów z ciekawymi sprzętami z Muzeum Wena w Oławie, dajcie znać w komentarzach. Na pewno jeszcze wyciągniemy parę eksponatów i je Wam zaprezentujemy z Tomkiem. Była taka sytuacja, że dwaj bracia, którzy mieli zakład naprawy rowerów, Hradec Kralowe dokładnie, oni sobie tam majsterkowali, robili, wymyślili, wpadli, wiesz, taki dwóch sąsiadów jest ta bajka czeska, no. Nie? Im tam wpadł taki pomysł, że będą budować takie pojazdy. Kiedyś można było kupić silnik, to oczywiście to jest na bazie wszystko motocykla. Tu jest rama, wiesz, gięta z rurki, gdzieś tam wtedy na imadle, na jakichś takich prostych rzeczach. Dołożony silnik, silnik zjawy. Tak, dołożony silnik zjawy, koła zjawy i stworzyli przepiękny, przepiękny pojazd. Ten zakład później w latach 50. przejęło państwo i pomyśleli sobie, że zrobią to, z tego pojazd inwalidzki dla inwalidów. I była taka sytuacja, że tylko można było mieć przydział na ten pojazd osoby, które były inwalidami, które były chore, niepełnosprawne. Pewien lekarz, doktor w latach też 50., który siedział wieczorami w knajpeczce w Hradec Kralowe, wiesz jak te knajpeczki, wszystkie z bazerii, szklanki musztardówki, piwko czeskie, tak, złoty bażan, popijał, jadł knedliki. I on miał takie swoje biuro przy stoliku zrobione, że ludzie, bo ludzie też marzyli o takich pojazdach. On był o wiele razy tańszy niż na przykład Skoda Octavia, tak, niż Skoda Felicia, niż Skoda 1000 MB. Ten pojazd był bardzo po prostu tani wtedy, dlatego Czesi w latach 50., 60. była już moda na pojazdy. Każdy chciał mieć pojazd mechaniczny, więc oni robili wszystko, żeby coś takiego zdobyć i żeby kupić. A żeby zdobyć, musieli być inwalidami lub mieć dokumenty osób niepełnosprawnych. I ten lekarz, wyobraź sobie, za pewną opłatą wtedy podbił zaświadczenia dla zdrowych osób, dla 500 osób niepełnosprawnych. Podbił 500 zaświadczeń, nie? Wtedy tak nagle było głośno wtedy w Czechach o tym, że nagle dużo inwalidów w Czechach się zrobiło, tak? W ciągu jakiegoś tam krótkiego okresu. I wszyscy się wtedy rzucili do tej fabryki z zamówieniami na te Veloreksy. No i tak, i taki śmieszny pojazd powstał. Wiesz, on ma na tył napęd, jedno koło i trzeba też tak trafiać, żeby wiesz. No, no. Żeby ten tył po śniegu nie jechał, albo po lodzie, bo staniemy. Nie był rejestrowany jako samochód, tylko to jako motocykl, nie? To jest też ważne, nie? No to tak, też nie, nie każdy miał prawo jazdy na samochód i to było też takim dużym plusem. A po drugie, w Czechach też była taka historia jak u nas. Jeżeli Czech sobie wypił parę piwek w knajpeczce i jechał takim Veloreksem, to mu zabierali prawo jazdy na motocykl, a nie na auto. I on później mógł sobie autem jechać, nie? Więc no takie śmieszne historie. Gdzieś tam jak czytałem, to one ważą od 200 do 300 kg, nie? A tu jest całkowita 500. Całkowita 500, 160 ładowności chyba, czyli 340 ich waży. A w instrukcjach jest, że one ważą od 200 do 300, no ale... No chodź, spróbujemy to dźwignąć, bo czy my go podniesiemy. Ty jesteś silny? No, bez problemu. No to może ważyć tam koło 300. No silnik z tyłu, nie? No silnik jak z tyłu. Jak Porsche. Dzięki wielkie za przejażdżkę, za prezentację. No i co, zachęcamy do subskrybowania.
i zapraszamy na kolejne odcinki tutaj z Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Będziemy z Wam z Tomkiem prezentować kolejne eksponaty. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć jeszcze w nadchodzących odcinkach. A tak jak widać, to jest część kolekcji. Wszystko zobaczycie już w nowo powstałym muzeum. No i na pewno będzie czym pojeździć i będzie co pokazać, bo kawał przepięknej historii motoryzacji w jednym miejscu. Ja też dziękuję, że mnie odwiedziliście. Jak będziecie chcieli, żeby jeszcze coś ponagrywać, jakieś odcinki, coś poopowiadać, to napiszcie Robercikowi, to ja chętnie coś jeszcze poopowiadam. Egzemplarzy troszeczkę mamy. Mamy też pojazdy nietuzinkowe, o których warto poopowiadać. No, Velorex to był takim ostatnim naszym zakupem, z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i mam nadzieję, że Wam się po prostu podoba.